Z okazji 35. rocznicy NZS mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z Kubą Sienkiewiczem, byłym członkiem NZS oraz liderem elektrycznych gitar. Dzień dobry. Na początku chciałabym się zapytać, bo wielokrotnie powtarzał Pan w wywiadach, że wstąpienie do NZS-u było dla Pana naturalne. Czy można powiedzieć, że wtedy studenci dzielili się na tych, dla których właśnie walka z władzą była naturalna i na tych, którzy wspierali ich? Czy też może tak jak teraz część studentów nie interesowała się w ogóle i była obojętna? Raczej obojętna. Mnie się zdaje, że z tego co pamiętam, wstąpienie do NZS-ów, najpierw deklaracja w roku jesienią 80 roku, a potem już kolejne zapisywanie się studentów do NZS-u po jego rejestracji było masowe. I można powiedzieć, że studenci na naszym wydziale, czy w ogóle na naszej uczelni, ja chodziłem na Akademię Medyczną w Warszawie, studenci dzielili się na tych, którzy byli zaangażowani emocjonalnie albo jakoś zaangażowani społecznie i zapisywali się do NZS-u oraz na tych, którzy byli po prostu niezainteresowani angażowaniem się w cokolwiek. Oczywiście istniała wówczas organizacja SZSP, czyli Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, która miała umiarkowane zainteresowanie, umiarkowane poparcie, właściwie nie bardzo liczyła się, chociaż jako organizacja oficjalna i związana z władzą, no, miała duży wpływ na obraz uczelni, ponieważ odpowiadała za organizację różnych oficjalnych wydarzeń związanych z życiem studenckim. Więc pozornie mogłoby się wydawać, że był to związek o istotnym znaczeniu. Tymczasem, jeśli chodzi o przynależność, był zupełnie na marginesie. A czy dużo się zmieniło w 81 roku, kiedy NZS został zdelegalizowany? Czy to bardzo wpłynęło na nastroje wśród studentów? No tak, NZS był młodzieżówką Solidarności, takim rozszerzeniem Solidarności na środowisko akademickie, studenckie. I w momencie wprowadzenia stanu wojennego został zdelegalizowany i rozwiązany. Ale temu rozwiązaniu podlegały też inne organizacje. Wtedy rozwiązano również, czy zawieszono SZSP, zawieszono również podstawową organizację partyjną na terenie uczelni i w ogóle w całym kraju. Rozwiązano inne organizacje studenckie, no, oczywiście o mniejszym znaczeniu, ale formalnie nie mogły wykonywać żadnej działalności. Dodatkowo NZS został zdelegalizowany, znaczy on już nie mógł powrócić po zakończeniu stanu wojennego, nie mógł powrócić już do działania. Organizacja ta miała zakaz jakiegokolwiek działania. Jakie były reakcje? Studenci należący do NZS-u w sposób naturalny włączyli się w akcje, działania niezależne, w taki drugi obieg, zarówno jeśli chodzi o kolportaż, jak i o informacje, jak i też i sami działali opiniotwórczo, to znaczy wyrażali swoje poglądy na łamach tej niezależnej prasy, którą później kolportowali. Studenci należący do NZS-u byli naturalną bazą ludzką do prowadzenia tego kolportażu, bo jeśli ktoś miał jakąś bibułę lub jakieś książki wydawane w drugim obiegu, no to zwracał się głównie do tych osób, które znał z NZS-u i do nich miał zaufanie. To było naturalne środowisko dla tej działalności, niezależnej działalności informacyjnej, bo główną naszą potrzebą wówczas było spełnienie, zapełnienie tego głodu informacji niezależnej. A obok informacji również i niezależnej twórczości, wypowiadania się w ramach działań artystycznych czy jakiejkolwiek innej twórczości w obiegu niezależnym, bez konieczności chodzenia do cenzury i zatwierdzania swoich rzeczy. Więc to była kontynuacja NZS-u w okresie jego delegalizacji. Inną formą było zakładanie organizacji
działających w możliwie niezależnym zakresie. No, ze swojego podwórka mogę podać przykład, że ja założyłem coś takiego, co się nazywało koło artystyczne. Razem z kolegami, też Antoni Gubulski tutaj pełnił taką rolę inicjatywną. Założyliśmy koło artystyczne, ponieważ była taka możliwość w ramach przepisów uczelnianych. Nie było to zabronione. I podobnych różnych takich mniejszych kółek powstało wiele po to, żeby temu z SZSP wyrwać trochę obszaru działania, żeby nie jedyne wakacje, czyli jedyne obozy letnie, na które można było pojechać, to były obozy, jak to mówiliśmy, sypowskie, żeby była jeszcze alternatywa, żeby był jakiś krąg ludzi wywodzący się z tego NZS-u, który został rozwiązany, którzy prowadzą dalej działalność i edukacyjną, i artystyczną, i informacyjną. W ramach właśnie naszego środowiska, z którym znaliśmy się, do którego mieliśmy zaufanie. Każda taka organizacja, w tym właśnie nasze koło artystyczne, mogło mieć swój budżet zatwierdzony przez władze uczelni i dostawaliśmy wsparcie, więc to była też taka forma działania po to, żeby zapełnić tę pustkę, która powstała po rozwiązaniu NZS-u. I czy to właśnie działalność w kole, też aprobata dla pańskiej twórczości wśród znajomych studentów, czy to sprawiło, że stwierdził pan, że zaangażuje się i pójdzie w muzykę tak na poważnie w przyszłości? Na pewno miało to znaczenie. Była to okazja, było to miejsce do prezentowania swojej twórczości, chociaż największy chrzest bojowy przeszedłem podczas strajków, które odbywały się w roku 1981. Strajki okupacyjne były znakomitym miejscem, żeby podzielić się z ludźmi swoją twórczością, ponieważ można było występować w dużych salach wykładowych, a strajk okupacyjny był tak masowy, że były to pełne sale i wszyscy czekali chętnie, aż cokolwiek się wydarza, ktoś zaprezentuje, co ma do powiedzenia, czy podzieli się swoją twórczością. Oprócz takich własnych występów przyjeżdżały do nas świetne kabarety, świetni wykładowcy, ale sami też chętnie, co kto miał, to pokazywał. Ja również swoją twórczość prezentowałem wtedy przed dużą widownią i był to mój chrzest bojowy, można powiedzieć, właśnie w tym czasie. A potem ciekawy szczegół, jako koło artystyczne zajęliśmy dawną siedzibę podstawowej organizacji partyjnej, ponieważ, jak wspomniałem, w stanie wojennym została ona rozwiązana, a potem gdzieś przeniesiona, w ogóle chyba PZPR już nie miało zbyt wielu chętnych, żeby działać, i reaktywacja tego koła, czyli tej podstawowej organizacji partyjnej na uczelni, nie była aż takim istotnym priorytetem dla władz ani dla środowiska. W związku z tym przejęliśmy salę po dawnym PZPR, świetnie wyposażoną, i tam odbywały się koncerty, odczyty, spotkania, próby. Było to bardzo, bardzo miłe, ponieważ znaleźliśmy sobie taki własny kąt, własną niszę. Czyli z jednej strony były to działania artystyczne, kulturalne, a z drugiej właśnie te nielegalne, na przykład kolportaż ulotek. No, kolportaż to była naturalna sprawa, bo to była realizacja potrzeby niezależnej, nieocenzurowanej informacji, po to, żeby ją rozpowszechniać, żeby czuć się nadal wolnym, bo przecież poczucie wewnętrznej wolności nie zniknęło wraz z prowadzeniem stanu wojennego. Musieliśmy to jakoś w sobie hodować, żeby przenosić to na zmieniające się warunki. A mimo wszystko, kiedy został właśnie NZS zdelegalizowany, to sporo studentów przestraszyło się i przestało działać. Czy pan nie miał właśnie takiej chwili zwątpienia i pomyślał pan, że może warto się wycofać, że to jest niebezpieczne? Organizacji już nie było. No, skończyły się wiece, skończyły się zebrania, bo to wszystko nie było możliwe, żeby wykonywać nadal w dawnym trybie, ale tak jak mówię, czy myśleliśmy o sobie jako o NZS-ie, czy myśleliśmy po prostu o tym, żeby działać niezależnie, to miało drugoplanowe znaczenie. Ważne było, że NZS stworzył środowisko, stworzył ludzi, którzy się nawzajem rozpoznawali, którzy mieli do siebie zaufanie i można było na bazie tego robić dalej pod dowolnym szyldem różne rzeczy. Bo
W obecnych czasach NZT jest jednym z takich głównych działań, jest działanie w kraju, kiedy są też zjazdy krajowe, na których wszyscy NZT-siacy się spotykają. W latach 80. chyba nie było takiej możliwości. Nie było takiej możliwości, bo to wszystko za krótko trwało. NZT właściwie działał równolegle z okresem, który nazywamy Karnawałem Solidarności, czyli było to kilkanaście miesięcy, a licząc od oficjalnej rejestracji w lutym 1981 roku, jeszcze mniej, prawda? Bo skończyło się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Więc nie doszło do nie została wypracowana tradycja walnych zjazdów i jakiejś długotrwałej działalności. No po prostu to był okres zbyt krótki. O tych zjazdach i o tej integracji środowiska studenckiego to już pewnie Państwo mogliby więcej powiedzieć, jak to się potoczyło w kolejnych latach. Później Pan poszedł w swoją stronę, troszkę odsunął się od tych działań związanych z polityką i zajął się muzyką, studiowaniem, też później doktoratem. A chciałabym się zapytać właśnie, jak Pan to poczuł, kiedy wrócił Pan po kilkudziesięciu latach do piosenki Był NZS, w związku z tym, że został Pan poproszony, żeby ją trochę odkurzyć na 30-lecie? Pojawiło się zamówienie ze strony Narodowego Centrum Kultury, żeby napisać szereg piosenek związanych z okrągłymi rocznicami historycznymi przypadającymi na rok 2010. Była to bitwa pod Grunwaldem, bitwa warszawska 1920, bitwa Anglii 1940, rocznica Solidarności, rocznica NZS-u. Tych rocznic z dziesiątką na końcu było na tyle dużo, że powstał cały program, ukazała się płyta pod tytułem Historia, ale wśród nich również była ta piosenka poświęcona NZS-owi. Ja, wywiązując się z tego zamówienia, wykorzystałem utwór, który napisałem w roku 81. Nazywał on się wówczas Klimat napięcia, a zaczynał się od słów Płaszczyzna Platformy Umowy Społecznej. Piosenka została napisana poprzez wykorzystanie i taką technikę kolażu z wykorzystaniem po prostu wypowiedzi, które napotykałem w codziennej prasie i telewizji w ostatnim okresie przed wprowadzeniem stanu wojennego, kiedy narastał rzeczywiście klimat napięcia. I te cytaty, no materiał, który można było wówczas pozbierać, pospisywać, zapamiętywać, był tak bogaty, że wystarczyło po prostu to zebrać na jednej kartce, zrymować i piosenka była gotowa. W momencie, kiedy pojawiło się w 2010 roku zamówienie, to zamówienie historyczne, dopisałem tylko refren. Resztę zostawiłem w formie niezmienionej, ponieważ to bardzo dobrze oddawało ten okres, kiedy NZS był tak samo zaangażowany w te wszystkie napięcia społeczne, jak i całe społeczeństwo, jak i Solidarność. Myśmy po prostu żyli wydarzeniami krajowymi i w związku z tym ten tekst był zupełnie kompatybilny, żeby uczcić rocznicę NZS-u. Tak, kiedyś w pańskim pokoleniu właśnie tym się żyło, te cytaty spotykały się na co dzień, a dzisiaj na oficjalnej stronie Elektrycznych Gitar można znaleźć odnośniki, które tłumaczą, co znaczy tak naprawdę każdy wers. Takie są losy piosenek pisanych w oparciu o bieżący kontekst społeczno-polityczny. One się wykruszają, one mają krótkie nogi i ta piosenka, gdyby nie te odnośniki, byłaby zupełnie niekomunikatywna. Ale paradoksalnie jakoś została zaakceptowana przez Narodowe Centrum Kultury i wydaje mi się, że w tych naszych wspomnieniach rocznicowych odegrała jakąś rolę, przyjęła się w każdym razie. A ci, co są zainteresowani głębiej i chcą sprawdzić znaczenie poszczególnych fragmentów tego tekstu, zawsze dotrą do źródeł. Tak,
co też ważne, została zaakceptowana przez NZ-siaków współczesnych. No właśnie. I właśnie chciałabym się zapytać, bo to było dla nas bardzo ważne, kiedy pan wraz z zespołem otwierał koncert 35-lecia NZS-u w Warszawie. I pod sceną po prostu grupa ogromna NZS-iaków śpiewała jest NZS zamiast był NZS. Co pan wtedy czuł? Czułem tak zwaną więź pokoleniową. A pomysł, żeby śpiewać jest NZS, oczywiście narodził się wspólnie wraz z organizatorami, którzy mieli taką sugestię. Dla mnie artystycznie uzasadnione było szczególnie wyśpiewanie tego jest NZS w ostatnim refrenie, przy ostatniej zwrotce, ponieważ no jednak początkowa część utworu pokazuje pewną sytuację historyczną, a tę euforię można zostawiać na koniec. Skoro jest NZS, to właśnie chciałabym się zapytać, jak według pana byłego członka organizacji powinna ona wyglądać teraz, w którą stronę pójść? Ja oczywiście nie mogę mówić, jak to ma się zachowywać, szczególnie pokolenie młodsze, które myśli inaczej niż ja i na pewno żyje w innej sytuacji historycznej, ale wyobrażam sobie, że niezależne zrzeszenie studentów powinno być związkiem, który myśli niezależnie. I działa w ten sposób, żeby nie wiązać się z żadną opcją polityczną, tylko patrzeć krytycznie zarówno na każdą władzę, jak i na każde pomysły społeczne, które mogą zagrażać całemu społeczeństwu. Mam na myśli to, żeby wyobrażam sobie, że NZS mógłby być taką enklawą myślenia niezależnego, tolerancji, różnorodności kulturowej i różnorodności poglądowej. I hodować to jako swoją wartość, jako swoją trwałą zdobycz. NZS, który był na przełomie roku 80 i 81, był workiem różnych pomysłów społeczno-politycznych i różnej myśli, zarówno światopoglądowej, jak i myśli społeczno-politycznej. I dobrze by było, żeby z tej tradycji czerpać, z tej tradycji korzystać. Czyli niezależność myślenia, niezależność od organizacji politycznych i od partii politycznych i krytyczne podejście, krytyczna analiza bieżących wydarzeń. Staramy się, żeby właśnie tak było. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na 40-leciu NZS. Bardzo się cieszę i też myślę, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziś szkoda.